Dobra, aktualnie jestem na rozjeździe. Wziąłem drugą mapę, dlatego nie ma tu kreski, mam dwie mapy Polski, o tym też nie wspomniałem, bo to nie było aż takie istotne. Dwie, dlatego że jedna może się zniszczyć, dlatego drugą mam tak pod kontrolą. Nie wiem, gdzie aktualnie jestem nawet, w jakiej wiosce. Wiem, że jestem na drodze 933 za Przyną. I teraz mam ten rozjazd, czyli jestem blisko Brzeszczów, czy jakoś tak, bo mam tu drogę 949. A ja tą drogą chcę się dostać tutaj. Nie wiem, czy wy to będziecie teraz widzieć, bo mam dosyć daleko kamerę, a nie mam trzeciej ręki. Chcę się dostać do miejscowości Osiek, która jest zaraz pod moim prawym palcem. I potem przejechać do miejscowości Wieprza i tutaj już takimi bocznymi dróżkami na Wadowice. Wtedy będę miał drogę 28 i myślę, że już tamtędy jakoś ogarnę dalszy plan działania. Ale to jeszcze dalej jest daleko. Jak będę w Wadowicach, to do Tymbarka będę miał jeszcze duży kawał drogi, takie coś. A jest godzina już po 15, więc w Wadowicach chciałbym być przed 17, musi być to, przed 17 musi być minimum. I w Jordanowie na pewno już dzwonię, to może być już naprawdę późna godzina. Wtedy na pewno przyjadę już główną ulicą. No, wtedy już będzie musiała być główna totalnie od Wadowic, więc to będzie hardcore, ale innej opcji nie widzę. Potem na drugi dzień zastanowię się. Też nie wiem, ile zatrzymam się w tym barku, ale myślę, że na dosyć długo. Zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze, bo nie mam tam dalej planu działania. Na razie plan to jest gmina Tymbark i tamto, a miejscowość, którą nie pamiętam, jak się nazywa. Mapę mam moją analogową w książce, tam gdzie miałem to zapisane. A teraz tego nie chcę mi się wyciągać, bo mam totalnie to zakopane pod moim tym wodoodpornym pokryciem, czy jak to tam nazwać. Dobra, więc ja skręcam teraz na drogę 949 i tamtędy będę się bez problemu już kierować dalej na... Muszę zapamiętać wioskę w ogóle. Osiek, wioska Osiek w sumie. Pamiętam, że na Dolnym Śląsku też coś podobnego jest, więc nie będzie mi trudno zapamiętać. Więc lecimy do Osiek. I tam odpalę kamerę, chyba że coś będzie ciekawszego. Tam też będę kminił dalszy plan działania, bo do Wadowic dostać się tam łatwo nie będzie. Dobra, lecimy. Wiecie, co wam powiem? W sumie już dawno zdałem sobie z tego sprawę, jak miałem ustaloną tą trasę tak na początku, że bardzo dużo tracę. Znowu po prawej stronie, mojej prawej stronie mam góry. Teraz z tyłu wam nie pokażę, bo są budynki i drzewa, ale jak będzie taka okazja, to zrobię jakieś ładne ujęcie. I żałuję troszkę, że mnie tam nie ma. Za szybko robię teraz odcinek na południu Polski, za szybko, naprawdę. Ale zrekompensuję sobie to w następnym roku, bo sam albo zorganizuję z kimś, żeby się wybrać, albo zabiorę się z jakąś grupą podróżników i poradam sobie przy granicy, po górach, jakiegoś takiego tripa, troszkę autostop, troszkę zwiedzanie z buta. Myślę, że takie 3 tygodnie takiego czegoś byłyby spoko na początku lata, w następnym roku, tak sobie już obmyślam, bo przez to, co tracę teraz, muszę sobie to odbić. No i takie rozmyślania przychodzą mi do głowy. A dlatego tylko 3 tygodnie, w sumie 3 tygodnie to dosyć dużo. Rozbiję sobie to tak, bo zrobię sobie takie 3 wypady po tygodniu. Autostopowe takie coś. Potem jakiś powrót pociągiem czy busami. Już taki, już troszkę tak na to wydać kasy. To dużo kasy na te powroty tak naprawdę nie będzie. Bo takie tripy, które
będę sobie organizował na pewno po taniości i wtedy już na pewno z kimś, żeby się nie nudzić, podróżować, porozmawiać, ponagrywać i pokazać wam, co tam się dzieje. Most uszkodzony, no ciekawie, będę przejeżdżał przez uszkodzony most. Polska, wszystko jest uszkodzone, patrząc na nawierzchnię, w tym temacie mówiąc. Ale wracając, na pewno będą to tylko 3 tygodnie, może nawet 2, ponieważ rowerem też bym chciał zwiedzić kolejny kraj, ale nie wiem, czy rowerem będzie to jakaś duża wyprawa, czy będę wolał autostopem. O kurde, chyba skorzystam. Soła, jest piękne dojście do rzeki. Tylko teraz dylemat, bo nie chcę się zatrzymywać. Chcę jak najwięcej dojechać. Ale ta rzeka, kurde, jakbym miał ją wcześniej na nocleg, to bym nawet się nie zastanawiał. Tylko bym od razu to skręcił. Jest godzina dopiero 15.30, więc jeszcze mam szansę dotrzeć do Tymbarka. Mała, bo mała szansa i go o godzinie 20.21. Ale zawsze tu jakaś szansa, więc na razie... Na razie się nie zatrzymuję tutaj, a bardzo żałuję. Kurde, no miejsce idealne, miejsce naprawdę idealne. A! I tego nie lubię, że się śpieszę w podróży. Nie powinno tak być. Powinien tu się usiąść, zatrzymać, nawet kimnąć całą nockę i jechać dalej. A następny raz takie spotkania będę inaczej sobie planował, żeby się na nie nie śpieszyć, bo to jest bez sensu. Podróży. Jest totalnie bez sensu. Znaczy w sumie się nie śpieszę. Po prostu żałuję, że teraz się nie zatrzymam. Mogę zrobić ujęcie na góry, tylko nie chcę, żeby samochód mi nie roztrzaskał kamery. Tak, chwileczkę. Oświęcim. O, i mam dylemat. Zatrzymuję się tu. Dobra. Ujęcie na góry mogę zrobić, ale będzie słabe. No dobra. Gdyby nie było drzew, byłyby bardzo ładnie widoczne. Ale wracając, ja mam ciągle być na drodze 949. Wiem, że jakoś po prawej stronie mam granicę z Czeską. I właśnie dzięki temu widzę te góry, tylko teraz droga mnie kieruje na Przeciszów, ale to jest droga 949. Więc się nawet nie zastanawiam i tam skręcam. Drugi bajer jest taki, chwila. Że te chmury... Dla mnie wyglądają strasznie. Jedyny plus jest taki, że powietrze, znaczy wiatr, zwiewa mi te chmury w tą stronę. One powinny lecieć szybciej niż ja, no na pewno, bo nie będą się przecież poruszać 20 na godzinę. Tylko ta wielka beka z tyłu może mnie złapać. Więc jak zacznie z niej padać, będzie słabo. Ale co mnie pociesza, bo koło nie ma już żadnych chmur. Tam już jest biało. Może za górami jest trochę, są troszkę ciemniejsze, ale zanim one do mnie dotrą, będą jakieś 2 godziny, więc może się uda ich uniknąć. Dobra, nie ma sensu stać i gadać, nie sprawdzam mapy, bo jestem pewny, że mam jechać 949 na lewo, w stronę Oświęcimia i tam będę miał na pewno znaki na Osiek, dobrze pamiętam, ponieważ miałem zaraz po ostatnim ujęciu, które robiłem, do Ośka 11 km, więc to jest bardzo blisko, już może mam jakieś 5, coś koło tego, co
niefajne, jeszcze jedno, że krzywia mi się cały topuł, ale jest spoko, bo nie spada, więc na razie jest git. Więc kamera na rękę, lecimy dalej. Blisko gór, nawet teraz podjeżdżałem pod jedną ciekawą. To oczywiście nie była jakaś wielka, niesamowita góra, ale widoczki mam świetne. Co prawda niebo jest ciekawie zachmurzone, ale myślę, że deszcz mnie nie złapie. Myślę optymistycznie, o tu będzie widok ładny. Piękna góra. Bardziej zielona. Prawdopodobnie chyba tam nie ma lasu. W tej odległości wam nie powiem, ale raczej nie, raczej takie kępy są. Wy tym bardziej na pewno nie zauważycie, chyba że będziecie widzieć. O, jak fajnie. To se pojechałem. Jak widzieliście, było totalne oberwanie chmury. Teraz wcale nie jest lepiej, bo pada troszeczkę, pizga, ale przesuwam się do przodu. Zobaczymy, jak będę w Mysłowicach, która będzie godzina. Jak nie będzie źle, to lecę do Tymbarka, ale tam potrzebuję chyba jakieś 2 godzin od Myślenic, więc może nie dwóch godzin, kurwa. Dobra, chwila.
zgubiłem, zjazd na Straszów, muszę się leciutko cofnąć, na szczęście to jest tylko 100 metrów. Do Straszowa mam 8 km. To jest sporo. Potem kolejne kilometry, więc do Mysłowic może być 30. To już mnie martwi. Myślenic. Tam się dostanę, ale później będzie naprawdę ciężko. Myślę, że jak będzie 19.30, to będzie taki sukces. Może się udać. Spróbuję wtedy się dodzwonić do United Cyclists i pogadać, czy mogę być troszeczkę późno. Więc dobra, jesteśmy na drodze do Straszowa. Przynajmniej tą kwestię mam ogarniętą. Potem będzie kolejna miejscowość o długiej nazwie na L. Taka informacja mi wystarczy. Ponieważ na pewno ta miejscowość pojawi się na znakach. I jak będę w tamtej miejscowości, ogarnę godzinę. Bo wtedy będzie jakaś połowa drogi do Myślenic. Damy radę. Za dużo czasu straciłem na stacji benzynowej właśnie przez ten deszcz i szukanie portfela. Znowu nie wiem, gdzie go wsadziłem. Jestem po prostu genialny. Jestem idiotą. No, szukałem go chyba z pół godziny, a znowu, że... Znowu gdzieś go tak wsadziłem, że nie wiem gdzie. Więc ja jadę dalej. Zobaczymy, jak to będzie w kwestii godziny. Coraz bardziej tracę nadzieję, że dostanę się do tym barka w jakiejś sensownej godzinie. Jest aktualnie 18.30 i do miejscowości Stryszów dostanę się już późno. Nie mówiąc o Myślenicach. Więc dosłownie za chwilę szukam noclegu. Ale pojadę jeszcze trochę dalej, żeby jutro w tym barku być dosyć szybko. Jeszcze będzie miejscowość ta na L, Lan Corona bodajże, jeśli dobrze czytam. I ona by była spoko do noclegu. Ale bardziej bym był za tym, żeby dostać się do Sułkowic, do okolic Sułkowic, bo Sułkowice to już jest dosyć duże miasto, a nie mam ochoty przez miasto przejeżdżać szukając noclegu, bo tam się nie uda, a potem będę musiał płynąć za Sułkowicami kolejną drogę, żeby dalej jechać właśnie w stronę tym barka, a już mi naprawdę nie chce, więc... Taki jest plan. W Stryszowie zapytam się, ile mniej więcej kilometrów jest do tej Land Corony. I tak maksymalnie, albo wróć inaczej. O 19.30 szukam noclegu. Czyli mam jeszcze 44 dokładnie minuty. Wróć inaczej. 54 minuty. 54 minuty na robienie dystansu. Przejadę sobie trochę. I szukam. Jeszcze raz. Widoczek na góry, których w końcu chciałem. Pięknie. Wiecie co? Fajniej by było tu znaleźć w okolicy jezioro albo rzekę, tylko że teraz rzeki będą niestety po tej ulewie zamulone. To też jest bez sensu. Jezioro by było najlepszą opcją.
ale też tu wokoło, wszędzie są po prostu domy. Wszędzie. Kurde, jeszcze trafiam na jakąś główną drogę. Już jest w ogóle źle. Wpierdzielę się po prostu w jakąś wioskę i tam będę szukał, bo to nie ma sensu. Tu jeszcze, mam nadzieję, że coś będzie. Cześć, witam was ponownie. Teraz, jak widzicie, udało mi się znaleźć nocleg. Nie nagrywałem wcześniej, bo już włączyłem kamerę i tak zobaczyłem właśnie tutaj bardzo sympatycznego człowieka, Rafała, który mi urzucił noclegu. Dzisiaj będę spał tutaj, w tym łóżku. Po prostu bosko. Jest niesamowicie, nie sądziłem, że tak dobrze trafię. Będę mógł się wykąpać. Trzecia kąpiel w zimnej wodzie, ale to mi w ogóle nie obchodzi. Po prostu się cieszę, że tak dobrze trafiłem. Znalazłem swój portfel, co ciekawe. To się też z tego powodu cieszę. Teraz muszę go chować w jednym miejscu i ogarnąć się, bo to jest najważniejsza w końcu rzecz, a nie mogę tak z nią postępować. Jeszcze mam zrobioną herbatę, więc też jest bardzo dobrze. Śpiwór, namiot jest rozpakowany, jest na zewnątrz, na lince, on się tam suszy. Nawet jak spadnie, to trudno. Ważne tylko, żeby mi nie spleśniał, bo o to się boję najbardziej. Fazowski mnie przed tym przestrzegł, kiedy widziałem jego filmik, kiedy mu namiot tam lekko spleśniał. Ja nie chcę do tego doprowadzić, dlatego tego będę się strzegł niesamowicie. Do tego moja mapa, którą teraz ogarniemy. Muszę sobie usiąść tutaj. Moja mapa, którą sobie teraz tutaj ogarniemy. Pyk. I tak, przejechałem już taki kawałek drogi, ale to nie jest wszystko, bo tak, byłem w... Tą drogą pojechałem na górę, pojechałem do Żor, gdzieś dotąd i wróciłem się, mam nadzieję, że widzicie, i wróciłem się tutaj do Przyny. Potem jechałem dalej prosto do tej drogi, przedostałem się do Osieka. I potem jakoś chyba tędy dojechałem do Wieprza. Z Wieprza do Wadowic jakoś tą drogą. Tutaj tej drogi na mapie nie ma, ale ja wiem, że jakoś tędy przejechałem. I w tym momencie jestem tutaj. Czyli dzisiaj wydawać by się mogło, że dosyć mały kawałek drogi przejechałem, bo przejechałem w sumie tylko tyle, ale pamiętajcie, że tutaj jest taka mała pętelka, pojechałem tu do góry i wróciłem się. Więc to jest jakieś może z 10 km, tak mi się wydaje. No a ogólnie przejechałem już od Legnicy, w sumie Niedźwiedzic, od kolegi Patryka, całą drogą aż tutaj. Jutro, obowiązkowo jestem tutaj, jutro naprawdę mam lajcik, bo czeka mnie tylko dostanie się do Myślenic. Z Myślenic jakoś na drogę 964, na tą, może nam tutaj będzie lepiej troszeczkę widać, na tą żółtą i tutaj już drogami bocznymi do miejscowości Dobra i pomiędzy miejscowością Dobra a Tymbark właśnie jest ta miejscowość, do której mam się dostać. Dobra, więc nie jest źle. Mam dwa tymbarki kupione właśnie. Co ciekawe, kupiłem tymbark, którego jeszcze wcześniej nie piłem. Jest to tymbark, tak o będzie lepiej widać, bo pod światło, jabłko kiwi. Jestem bardzo ciekaw jego smaku, a najbardziej jestem ciekaw, co pisze na nakrętkach. To mnie najbardziej ciekawi. Wziąłem specjalnie bidon ze sobą, drugi stoi z wodą. Do tego bidonu doleję sobie dzisiaj trochę soku, ale na razie idę sobie wypić herbatę,
A jak wypiję herbatę, to wykąpię się w zimnej, bo zimnej wodzie. Ale zawsze to lepiej niż w ogóle. Oczywiście posta na Facebooka i w sumie idę jeszcze po komórę. No pociągi, o sorry, pociągi naprawdę jeżdżą bardzo blisko, bardzo, bardzo blisko. 14% baterii, jeszcze powerbank trochę żyje. Naładuję komórkę i sobie go jakoś podłączę do kontaktu, żeby na jutro był przynajmniej więcej naładowany, a na razie kilka telefonów. Bardzo dobra. Dałem 3 łyżki cukru, a mogę spokojnie dać 2, bo jest słodka. A, kosmos. Uwielbiam. A właśnie, nie mówiłem, bo wczoraj na noclegu, jak spałem, jak po prostu przyjechałem ten, to dostałem nawet kiełbasę z grilla, bo trafiłem na grilla i udało mi się zjeść jeszcze kiełbasę. Oczywiście nie liczyłem na nic, bo naprawdę rozłożyłem się, tam była jakaś impreza taka rodzinna, ja się nawet tam nie wtrącałem, zrobiłem swoje, weszłem do namiotu, przebrałem się, ogarnąłem mapę, zacząłem czytać książkę i po prostu dostałem jedzenie w postaci kiełbasy z grilla, bardzo dobrej. Do tego były 3 kanapki takie przyprawione i podpieczone właśnie na ruszcie i jeszcze jakaś sałatka z makaronem. Bardzo, bardzo wszystko było dobre. Aż chciałoby się więcej, no ale oczywiście ja doceniłem to, co mam i naprawdę niesamowicie się czułem, że też trafiłem znowu na tak dobrych ludzi. Daruję sobie tą cytrynę, bo naprawdę herbata jest dobra i nie chcę tego zmieniać. A na razie to tyle. Ja się ogarnę, poczytam sobie jeszcze jakąś książeczkę, napiszę posta. Oczywiście jeszcze się umyć przed tym wszystkim. W zimnej, bo zimnej wodzie. Ale damy jakąś radę. Jest telewizor, ale nawet nie chcę oglądać, nie chcę tam... Chcę być odcięty od świata tak troszkę, zresztą w telewizji większość kłamią. Więc po co to oglądać? Mapa ogarnięta, powerbank muszę ogarnąć, ale to już wszystko takie rzeczy, że ten... Wziąłem wszystko, w ogóle wszystkie sakwy i ten dalej tutaj do mieszkania. Myślałem, że się przepakuję, ale może z rana to zrobię, jak się obudzę o 6, znaczy 6-7, myślę, że tak o 7 bym chciał się obudzić. Dzisiaj śpię w łóżku, to nie będę się przebudzał w namiocie, bo w namiocie zawsze człowiek się tam przebudza i... Jak nie jest jeszcze tak bardzo przyzwyczajony i nie jest tam to zbyt przyjemne, ale da się wyspać. Mam teraz patent, że jak będę spał na namiocie, będę zawsze sobie dawał ręcznik pod głowę, który będzie służył jako poduszka. On jest po prostu, będzie troszeczkę miękko i to mi jakoś wystarczy. Dobra, to już było na tyle z tego dnia. Już więcej nic nie będę nagrywał, chyba że coś nagram, zobaczymy. Więc trzeba iść się ogarniać.